Marta Kaczyńska znów cierpi na problemy miłosne. Jak donoszą media, prawniczka ma nie mieszkać ze swoim mężem. Czy kolejne małżeństwo krewnej Jarosława Kaczyńskiego może się rozpaść? Marta Kaczyńska ma bardzo bujne życie miłosne. Płynąca z konserwatywnych i prawicowych poglądów krewna prezesa PiS jest o wiele bardziej liberalna w kwestii swoich uczuć, które bardzo często się zmieniają. Jak donoszą media, trzeci mąż córki Lecha i Marii Kaczyńskich ma nie mieszkać tam, gdzie jego ukochana. Czy kolejne małżeństwo felietonistki zmierza ku upadkowi? Marta Kaczyńska nie mieszka z ukochanym. Czy to koniec wielkiej miłości? Pomimo tego, że Marta Kaczyńska przez wiele miesięcy zdawała się szczęśliwa w związku ze swoim nowym mężem Piotrem Zielińskim, to media doniosły ostatnio, że para nie mieszka razem. Dzieląca ich odległość 500 km, jaka dzieli Warszawę a Sopot zamieszkały przez krewną prezesa Prawa i Sprawiedliwości, może sugerować, że po życiu małżeńskim doszło do rozłamu. Jest to tym bardziej szokujące, zważając na fakt, że para na jesieni doczekała się potomka. Okazuje się jednak, że spekulacje medialne dotyczące ewentualnego rozpadu związku są mylące, a powód tak dużej odległości dzielącej kochające się małżeństwo jest spowodowany czymś zupełnie innym. Czemu Kaczyńska nie mieszka z mężem? Okazuje się, że Marta Kaczyńska, która posiada luksusowy dom w jednej z droższych dzielnic Sopotu, nie jest zainteresowana, aby go zostawiać. Kobieta w nadmorskim kurorcie spędza radosny czas, tak bardzo odległy od zgiełku Warszawy, zamieszkiwanej przez jej męża. Sam Piotr Zieliński, pomimo tego, że jest bardzo często widywany w okolicach Trójmiasta, nie może sobie pozwolić na opuszczenie stolicy, w której prowadzi różnorakie biznesy, jak chociażby szkołę jeździectwa i stajnie, tak lubiane przez córki Kaczyński z poprzedniego małżeństwa. Wydawać się więc może, że idyla zakochanej pary nadal trwa i pomimo tego, że para nie jest w stanie zamieszkiwać ze sobą wspólnie, to stara się dzielić ze sobą jak najwięcej wolnego czasu. Możliwe, że sama Kaczyńska, która jest po wielu trudnych relacjach, także zdaje sobie sprawę, że potrzebuje dystansu i spokoju, który znajduje w nadmorskiej miejscowości.